Marcin Kozioł jest w studiu Radia Fiat nie po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni, z nową książką. Dziękuję za to, że pan jest i dzień dobry. Dzień dobry, a właściwie to hał hał dzisiaj. Hał hał, tak. Książkę, o której będziemy mówić i którą trzymam w ręku, otwiera list jego dostojności Antoniego Terefere, herbu psia kość. I w tym liście czytamy na samym początku, że jako przewodniczący Rady Psyjaciół, i tutaj już się wiele wyjaśnia, i naczelny stróż Archiwum Historii Niezwykłych, mam zaszczyt zaprosić państwa do lektury księgi, która na wniosek pudli, proszę, została zmniejszona do rozmiaru książki, którą łatwo trzyma się w łapach. Skąd pomysł na to, żeby takim psim tropem pójść? Psyjaciele, bo o tej książce mówimy. Pomysł na tę książkę zrodził się kilka lat temu podczas wizyty w muzeum. No i tutaj pierwsza okazja do przypomnienia, że do muzeum warto chodzić, zwłaszcza takiego muzeum, w którym można spotkać znakomitych przewodników. To było muzeum w willi Stefana Żeromskiego i pan przewodnik podczas oprowadzania po kolejnych pokojach wspomniał o tym, że no, Żeromski miał takiego psa, ten pies miał na imię Puk, no i ten pies był trzykrotnie porywany. No i za trzecim razem Żeromski musiał zorganizować wyprawę ratunkową, żeby odzyskać Puka. Na tym skończyła się wypowiedź pana. Ale to zdanie, czy dwa zdania, tak zostały w mojej pamięci, że pomyślałem sobie, ależ to jest niesamowita sprawa. Gdyby tak pójść tropem tego psa i innych psów znanych postaci i zbadać, jak naprawdę to wyglądało, a potem zamienić to w przygodową i zabawną historię, która jednak będzie oparta w każdym szczególe na faktach. I tak, mamy tutaj Puka, który jest w typie Dobermana. Co to znaczy w typie Dobermana? To no, że, Doberman czy nie Doberman? Że mama nie była Dobermanem, tata owszem, i wyszedł z tego piesek, który przypominał Dobermana, chociaż rasowcem to on nie był, ale miał charakter. Charakter miał rasowy. Bardzo. Czyli tak, jest Stefan Żeromski, jest Fryderyk Chopin, jest Józef Piłsudski, Olga Boznańska, Henryk Sienkiewicz i Leopold Janikowski. Tak. Tylko jeden pies kobiety. Niestety. Muszę powiedzieć, że bardzo starałem się, żeby było tych kobiet więcej, ale w krótkim czasie, który miałem przeznaczony, mniej więcej pół roku, tyle miałem na badania, research, udało mi się dobrze zdokumentować historię tylko jednej kobiety, właścicielki psa, i znaleźć wystarczająco bogatą historię do opowiedzenia. Bardzo starałem się, żeby było ich więcej, ale tym razem nie zdążyłem. Mam nadzieję, że w drugiej części taka na pewno powstanie, bo już mam sporo na ten notatek. Więcej kobiet i psów tychże pań pojawi się w książce. Już mam kilka postaci, które gdzieś tam chodzą mi po głowie i mam jakieś pierwsze notatki. Nie chcę zadać szczegółów, ale obiecuję, no tak, że czułam, że to tajemnica jeszcze na razie, tak? Tak. Ale to jest ciekawa rzecz, bo książka jest przeznaczona dla najmłodszych. Polecamy, żeby czytać dzieciom te książki, bo przy okazji być może sami czegoś się dowiemy. I tak, i tropem i tych psów, ale też tropem i literatury, i sztuki, no nie wiem, i choćby pana Leopolda, który był podróżnikiem, a zatem podróży, więc tak naprawdę zaglądamy do tego świata przez różne drzwi. Tak, to jest książka, która pozwala przede wszystkim dobrze się bawić, bo bez zabawy nie ma żadnej nauki, ale przy okazji, poznając świat oczami zwierząt, prawdziwych zwierząt, poznajemy także postacie historyczne. Te, które pani wymieniła, poznajemy niezwykłe psy oraz ich równie niezwykłych właścicieli, i ja starałem się, żeby naprawdę wszystko, co dotyczy, otacza te zwierzęta, było bardzo dobrze zdokumentowane, żeby to były fakty, żeby to nie było coś wyssane z łapy czy z ogona, tylko rzeczywiście, żebyśmy opowiadali prawdziwą historię, a jednocześnie taki sposób, żeby ona była wciągająca, żeby dziecko miało wrażenie, że przeżywa niesamowite przygody z bohaterami tej książki, i tak się, mam nadzieję, właśnie dzieje, że będzie wiele powodów do i wzruszenia, i do uśmiechu, i do tego, żeby napady z wypiekami na twarzy śledzić kolejne przygody Markiza, Dolara, Wykopa, Puka, Dorka i Bobiego Labote. A jednocześnie przy okazji poznajemy postaci, które być może dla dziecka nie byłyby teraz wystarczająco atrakcyjne z różnych powodów, żeby od tak czytać sobie o na przykład pani Oldze Boznańskiej, wybitnej malarce. Wątpię, żeby wiele dzieci o niej słyszało, a tym razem mają okazję poznać tę postać oczami Rattlerka, prawdziwego pięknisia Bobiego Labote. No i to jest też historia z drugim Nem, bo to nie jest tylko historia o psie,
jego kompanach, którzy mieszkali w pracowni. O, tam są myszki, tam jest świnka morska, czyli kawia. Tam jest cała ferajna. Cała ferajna. Jest papuga, kanarek, który uwielbia ciepło i dlatego zmusił swoją panią do tego, żeby ogrzewała przez cały rok nawet latem swoją pracownię. A przy okazji poznajemy historię tego, jak pani Poznańska patrzyła na świat. O pięknie, którego nie szukała w zewnętrzności, tylko we wnętrzu. No i to jest historia o Bobby Labote. Tak, Bobby Labote, czyli piękny. Jeśli ktoś zna francuski, tak o sobie Bobby pisze, czy mówi, to od razu szczeka, że Labote to piękno. I nie bez powodu pani Olga tak mnie nazwała. Jestem tego pewny, choć nie wszyscy są co do tego zgodni, a jeden ze znajomych pani Olgi, jak mówi Bobby, bezczelny typ, nazwał go nieforemnym. Tak, jak i tutaj się... możemy trochę o ilustracjach powiedzieć przy okazji, bo patrzę w oczy Rattlerkowi i to w takie oczy wyraziste. Fantastyczne ilustracje Marcina Minora, wybitnego ilustratora. Ja muszę też powiedzieć, że te ilustracje naprawdę staraliśmy się, żeby one z jednej strony były piękne, kolorowe, porywające, zachęcające do tego, żeby poznawać te przygody, a z drugiej strony te psy staraliśmy się tak odmalować, Marcin tak je malował, żeby wyglądały jak te prawdziwe. Więc można dzięki dodatkowym funkcjom multimedialnym przejść na stronę psyjaciele.pl i odblokować sobie do każdego rozdziału taką specjalną sekcję ukrytą za tajnym kodem i tam między innymi zobaczymy zdjęcia większości tych piesków, no żeby się przekonać, że to wcale nie jest tak, że te psy są tylko namalowane, one naprawdę istniały. A niektóre z tych psów naprawdę no, można zobaczyć na nielicznych fotografiach, na przykład pies marszałka Piłsudskiego. To nie jest ten pies, o którym państwo myślą. Bo no, przypuszczam, że państwo od razu, jak słyszą pies Piłsudskiego, to myślą, o, to ten owczarek. No właśnie, tamten owczarek, którego no, marszałek nazwał po prostu psem, najbardziej znany i najbardziej fotogeniczny z psów marszałka. Ale wcześniej był inny pies, pies o imieniu Dorek. W typie boksera. I tutaj zachowała się jedna fotografia, na której tego psa można podziwiać. Ta fotografia jest ukryta właśnie na stronie, więc tam można sobie ją podejrzeć. Natomiast historia Doreka i szczegóły z nim związane pochodzą ze wspomnień Aleksandry Piłsudskiej. I ja tak właśnie grzebałem w archiwach. Przez pół roku spędzałem czas w bibliotekach w różnych źródłach szukałem informacji po to, żeby odrobinek informacji tutaj, a tam znalezionych ułożyć historię, która będzie autentyczna, a jednocześnie wciągająca. I tak dotarłem do Doreka, pokazałem jego historię i jednocześnie historię innych zwierząt, które gościły u marszałka oraz historię słynnego nagrania głosu. Tak, no rozmawiamy w radiu przecież, tak? To było jedno z takich pierwszych słynnych chwaleń głosu, w którym sam marszałek podszedł do tego nagrania na płycie winylowej z pewnym dystansem, mówiąc o tym, że... Z humorem, tak. Tak, że tutaj marszałek w tubie się znalazł jego głos, w trąbie, no i marszałek mówił o tym, że właśnie no, tutaj ktoś mu skradł ten głos, no jak zwierzęta o tym usłyszały, że ktoś chce skraść głos ich ukochanego pana, no to się trochę przeraziły. A w tej historii nie ma tylko psa, ale także jest baran i ten baran naprawdę istniał. Jest gęś i kasztanka oczywiście. Gęś, tak, oczywiście. A ja muszę powiedzieć, że ten baran to był prezent imieninowy na marszałka i miał wylądować na talerzu, ale tak się wszystkim spodobał mieszkańcom domu. Między innymi ujął ich tym, że zaprzyjaźnił się z gęsią, ten baran i razem gęś i baran chodzili po ogrodzie i byli nierozłączni przez od imienin przez jakiś tam czas i spali ze sobą, przytulając się do siebie, że oszczędzono życie i gęsi i barana. No i zwierzęta zaprzyjaźniły się z Dorkiem. No i tam w dworku marszałka zaczęły dziać się rzeczy, o których no już nie będę dodał szczegółów, ale tak właśnie jest ta historia. Tak wyglądała historia i tak dzisiaj też wygląda nasze życie. Czasami sobie wyobrażamy, że ci, których już nie ma, których znamy właśnie z kart historii, że oni jacyś tacy byli, nie wiem, oderwani od rzeczywistości, od, nie wiem, od przyjaźni właśnie ze zwierzętami, a tak nie było. Cała historia nagrania głosu marszałka Józefa Piłsudskiego, tutaj tak jest opisana, wszystkich szczegółów nie zdradzę, ale była tam pewna akcja od zwierzęca, która zupełnie opacznie została zrozumiana przez marszałka. Tak jest. No i szczęśliwie doszło. Szczęśliwie do dla nas, tak. Szczęśliwie dla nas. Ja takich szukałem takich smaczków w historii, a jednocześnie to nie jest książka historyczna, to jest książka przygodowa. Przygody są na pierwszym planie, no ale wszystko poparte faktami. Tak samo historia o Chopinie. Mało kto słyszał, że Chopin miał psa i no, że ten pies przyczynił się także do powstania przynajmniej dwóch kompozycji, które nawet w nazwie noszą wskazanie na tego konkretnego malutkiego pieska. Markiza,
albo Sienkiewicz. No Sienkiewicz miał sekretarza, tym sekretarzem był Jamnik. No i tego Jamnika Wykopa też poznamy w tej książce. Mm-hmm. Jestem przekonany, że ten sposób opowiadania o postaciach takich jak właśnie Sienkiewicz, czy Żeromski, czy marszałek Piłsudski, czy Olga Poznańska, czy też Chopin, to jest poprzez pryzmat zwierząt, z ich punktu widzenia, jest ciekawym sposobem na to, żeby zachęcić dzieci do poznawania historii, poznawania postaci, które... Ja się czuję zachęcona, co tak, dopiero dzieci, cieszę. Tak. No i bardzo się cieszę i mam nadzieję, że jeżeli będzie pani czytała także z dziećmi tę książkę, z osobami, które pani będzie też zachęcać do czytania tej książki, być może fragmenty będzie pani przetwarzać, to też będzie pani się świetnie bawiła. To jest fantastyczna opowieść, to są fantastyczne opowieści. Zapowiada pan kolejną część Psyjaciele, czyli psy. Pojawią się jeszcze, ale muszę o to zapytać, muszę. I wracamy do Żeromskiego. Do kota, który się tutaj przewija w historii, ja zapytam o koty. Czy będzie książka o kotach? Na pewno. Kociarze czekają. Tym bardziej, że ja mam dwa koty. Nie mam psa, a mam dwa koty. I te koty bardzo się domagają historii o kotach właśnie. Więc historia kocia na pewno też zostanie napisana. Na razie są Psyjaciele, ale w Psyjaciołach też jest coś dla kociarzy. Bo pies Stefana Żeromskiego został wychowany przez kota. Został najpierw osierocony, a potem zajął się nim kot. I to naprawdę kot był takim tatą dla naszego Puka. I tutaj to jest udokumentowane w wielu różnych źródłach, wiadomo o tym. A potem w dorosłym życiu Puk również zaprzyjaźnił się z kotką, z Mizią. I Myzia również towarzyszyła w akcji ratunkowej, na którą wyruszył Stefan Żeromski aż na Bałtyk, by odsadzić Puka. I to też jest niesamowita historia. Mało kto słyszał o czymś takim, a warto tę historię poznać. To się wydarzyło naprawdę. To są zapisane historie nie tylko osób, ale i miejsc, tak? Bo przecież tu są opisane domy choćby Henryka Sienkiewicza, czy Stefana Żeromskiego, pracownia Olgi Boznańskiej, te miejsca, w których żyli, które były dla nich ważne. I to też takie zaproszenie, rozmawiamy przed wakacjami, być może do tego, żeby się w takie wycieczki wybrać tropem Psyjaciół. Absolutnie tak, to jest świetny pomysł. Po wejściu właśnie na stronie internetowej i odblokowaniu tych dodatkowych materiałów, znajdą Państwo też linki do różnych muzeów. Nie tylko tych najbardziej znanych, ale także tych mniej. Można odbyć wirtualny spacer po tych muzeach. Od razu można też się umówić na wizytę, odnajdując dane kontaktowe, więc zachęcam do tego. A ja też jeszcze dodam, że te obrazy, które towarzyszą tej książce, obrazy, czy ilustracje Marcina Minora, one były odzorowane z taką olbrzymią dokładnością. Na przykład w pracowni Henryka Sienkiewicza na ścianie wiszą rzeczywiście takie dekoracje, jakie on miał w swojej warszawskiej pracowni. A na stole leży sterta papierów, a na niej przycisk do papierów w kształcie koziołka. Ja się nazywam Marcin Kozioł, a Marcin Minor pomyślał, że ten przedmiot musi się znaleźć na ilustracji. Skoro Sienkiewicz miał koziołka do otrzymania papierów, to i ten koziołek tutaj się właśnie na stole pojawił. I tak każda ilustracja to jest też olbrzymia praca badawcza nad tym, żeby odejść tę rzeczywistość. Warto się tym ilustracjom przyjrzeć, oglądając detale. Nie tylko spojrzeć tak powierzchownie, czy rzucić okiem, ale przyjrzeć się zwłaszcza tym ilustracjom właśnie, które pokazują Henryka Sienkiewicza, które pokazują akcję ratunkową na morzu. Te wszystkie ilustracje, które pokazują na przykład marszałka Piłsudskiego przy swoim dworku. Wszystko, te detale, to wszystko jest warte prześledzenia, a Psyjaciele warci przeczytania. Czekamy na kolejne części, a poza Psyjaciółmi i obiecanymi kotami, co w pracowni Marcina Kozioła. Ja mogę zapowiedzieć już, że we wrześniu, tuż po wakacjach, ukażą się trzy książki, które powstają we współpracy Fundacji ABC Cała Polska Czyta Dzieciom oraz WWF. Będą książki z opowiadaniami polskich autorów, nie tylko moimi. Trzy książki dla trzech grup wiekowych, od najmłodszych dzieci poprzez dzieci w klasach od trzeciej do szóstej, po najstarszych uczniów szkół podstawowych. Trzy książki z opowiadaniami, które inspirują do tego, żeby dbać o planetę, o nasze otoczenie. To będą naprawdę wciągające opowiadania wybitnych polskich autorów. Mam wielkie szczęście, że także zostałem zaproszony do tego projektu i znalazło się miejsce na trzy moje opowiadania. W każdej z tych książek, dla każdej grupy wiekowej będzie jedno. Opowiadania, które znowu to są przygodowe historie, ale z pewnym morałem i z zachętą do tego, żeby myśleć nie tylko o sobie, ale także o innych i o planecie.
no, planecie, która zmienia się na naszych oczach błyskawicznie, ale jeszcze jest szansa na to, żebyśmy uratowali nasz świat. I te opowiadania wkrótce po wakacjach we wrześniu, a później, no, zdradzę, że pracuję już nad czwartą częścią Detektywów na kółkach z serią. To jest seria detektywistyczna dla młodych czytelników, młodych detektywów, zaczynająca się Skrzynią Władcy Piorunów, czyli lekturą dla klas czwartych, piątych i szóstych. No i kolejna kontynuacja tej bestsellerowej serii. No, pracuję nad nią. To jeszcze troszkę potrwa. Ale nie zdradzi pan, kto jest bohaterem? Jeszcze tajemnica? Nie mogę. Ale tak, w każdej z tych książek jest znowu warstwa oparta na faktach. To chyba tak już u mnie zawsze jest. To się wzięło, proszę państwa, z tego, że ja zaczynałem swoją pracę od bycia dziennikarzem i pisząc między innymi do Przekroju wiele, wiele lat temu, jeszcze też do tego Krakowskiego, no, wyrobiłem sobie taką miłość do faktów i dlatego te moje książki współczesne, które piszę dzisiaj dla dzieci, są książki, które łączą tą warstwę fabularną, przygodową, ale sięgam do faktów i gdzieś one są mocno tak osadzone w tej rzeczywistości, tak żeby przy okazji opowiadania wciągających historii też pokazywać świat, który warty jest poznania. I tak w tej serii detektywistycznej, w kolejnych książkach, zagadki detektywistyczne, kryminalne splatają się z autentycznymi wydarzeniami z życia Nikoli Tesli, wynalazcy, potem egiptolożki Deofidi, w końcu astronoma Tychona Brahe. No a ta czwarta postać i czwarta książka, no to jeszcze jest tajemnica, ale jestem w trakcie jeszcze etapu tego, gdzie się zbiera mnóstwo faktów, informacji i już się zaczyna układać i rysować historię, ale to jest jeszcze ten etap przed postawieniem pierwszego znaku opowieści. Na to czekamy z niecierpliwością. Ja tak sobie pomyślałam, że to jest piękne, kiedy fakty nie przeszkadzają fabule, a fabuła może się wokół tych faktów przepięknie pleść, bo nie dość, że pięknie opowiada pewną historię, to jeszcze prowadzi do tego, żeby młodzi ludzie sami szukali prawdziwej historii. Właśnie do tego zachęcam, staram się zachęcać. Do tego, żeby młodzi ludzie po przeczytaniu starali się użyć tych nowoczesnych środków komunikacji, z których używają do zabawy najczęściej, do czegoś innego, do poszukiwania faktów, do weryfikowania, do sprawdzania, do tego, żeby pogłębiali swoją wiedzę. Na koniec jeszcze cytat z Antoniego Terefere, Herbu psia kość. O ludziach, czyli także o autorze tej pięknej książki. Choć ludzie mają tylko dwie nogi i brakuje im ogona, nie brak im fantazji, a ich historie mogą okazać się równie porywające. To tak dla zachęty, poszeleściliśmy trochę. Książka jest też pięknie wydana, o tym muszę powiedzieć, bardzo starannie. O, tak, proszę bardzo, tak szeleszczą. Twarde okładki, wielki format, prawdziwa księga. Nie zniszczysz jej szybko i łatwo. Pięknie dziękuję. Marcin Kozioł był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.